Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na proszenie widza, już dość długie proszenie, nakręcimy odcinek jak w tytule. No niestety jeden z widzów dość długo mnie prosił, by przygotować dla niego odcinek o światłach do pitbike'a. Jak widzicie, Loncin jest u mnie już wstawiony, bo szykuje się mały projekcik taki na testa tylko. Nie wiem, czy Wam go pokażę, ale będę testował, próbował. Może mi się uda. Ale o tym się dowiecie niebawem, co dokładnie będzie grzebane. W pomieszczeniu tutaj porobiłem troszeczkę porządków. No jest na półkach. No, na tej półce jest na razie burdel, bo jest to wszystko zgrubnie. Jak i dorobiłem drugą półkę i też już jest tutaj troszeczkę naukładane. Na stole trochę posprzątałem, więc nie jest źle. A to wszystko to jest tylko ułamek segregowania całego. Jest tu sporo tego, kurde, dziadostwa. Najgorsze to było śrubki segregować, kurde. No i cóż. Więc przystępujemy do odcineczka. Jak zrobić u siebie w picie światło? Zacznijmy od pierwszej, najważniejszej rzeczy. Czy w ogóle z pitbike'a ze statoru Wam wychodzą kabeleczki? Z silnika wychodzi Wam gruba wiązka. Najważniejsze jest to, by wyszły Wam kabelki z tej wiązki takie jak tu. Czyli żółty i biały. Może u Was być na przykład w MRF-ie dwa żółte kable. Od czego te kable są? Już Wam pokazuję, przygotowałem się. Mam tu stary, uszkodzony stator. Dokładnie jest uszkodzony impulsator i podstawa. Ta cewka jest to cewka wysokiego napięcia do iskry robienia. Tu macie impulsator w tym miejscu. A ta cewka jest to cewka prądotwórcza. W niektórych modelach MRF-a może jej w ogóle nie być przykręconej. W podstawie, tutaj w podstawie będzie miejsce na mocowanie, tak jak tu, ale może tej cewki w ogóle nie być. Najprostszym sposobem, ja na przykład w RC nie miałem tej cewki, najprostszym sposobem jest dokupić sobie tą cewkę i wypuścić sobie kable z silnika. Będzie najprościej i najtaniej, bo taką cewkę można dorwać naprawdę za grosze. Albo ewentualnie z jakiegoś rozwalonego statora od kogoś można odkupić tak samo i zamontować sobie taką ceweczkę. Przeważnie u Was w pitbike'ach, wkładach, no wkładach raczej będzie to wykorzystane, ale w pitbike'ach, w takich motorkach będą wykorzystane tylko te trzy kable. Te dwa będą Wam leżeć luźno. Pierwsza rzecz, która nam będzie potrzebna. Będzie nam potrzebna cewka prądotwórcza w statorze. Drugą rzeczą, bardzo ważną, jaka będzie nam potrzebna, będzie to regulator napięcia. Tu mam dwa regulatory napięcia, ale wierzcie mi, jest to jeden pieron. Najważniejsze jest co? By był regulator napięcia na 4 piny. Więc czy on będzie wyglądał, ten regulator napięcia, tak jak tu, czy będzie taki, jeszcze jest taki troszeczkę inny, podobny do tego, tylko żeberka takie na boku, na boki. To nie ma znaczenia, byle był do 4-suwa i na 4 piny. Byle był ogólnie do Chińczyka, o tak Wam powiem, bo Chińczyki mają wszystko praktycznie jeden pieron. Czy weźmiecie ten regulator od jakiegoś quada 110, czy od skutera, czy od pitbike'a, będzie pasować. Tak Wam mówię. Następną rzeczą, no, będzie nam potrzebna na pewno jakaś kostka. Chociaż nie musi być, ale najlepiej, żeby była kostka taka jak tutaj, żeby wpiąć się w ten regulator, bo jak regulator dorwiecie, no to logiczne, no można tutaj się wsuwkami wpiąć, ale trzeba byłoby to dobrze zaizolować. Po prostu same wsuwki. Jest taka możliwość.
W sensie jakieś koszulki termokurczliwe albo coś w tym stylu, żeby się po prostu kable nie stykały, jak tam woda wam wejdzie albo coś. I będzie nam potrzebne jakieś źródło światła. Ja tu mam taką lampkę. Taką lampkę mam. Jest to do światła dzienne do samochodu. Ale jak dobrze pamiętacie, mój starzy widzowie lub nowy widzowie, zapraszam do moich poprzednich filmików, gdzie już próbowałem robić światła do mojego pitbike'a i miałem problemy z ładowaniem. W sensie, że słabe było ładowanie, a zarazem no po prostu nie nadążało ładować akumulatora. I nie chciało to chodzić bez akumulatora, po prostu strasznie sobą lampa świeciła przednia. W tamtym odcinku używałem lampę roboczą LED 18 W. Ta lampa nie wiem ile ma, nie ma tu żadnych oznaczeń. Chociaż może coś tam jest. Dwa, 12 V, 4 W. 12 V, 4 W ma ta lampa. No nie jest, nie wiadomo jak mocna. Dobra. No i tyle nam teoretycznie będzie potrzebne. Ewentualnie opcjonalnie jeszcze jakieś wsuwki, żeby wpiąć się tutaj w te kable. No ja mam akurat wsuwki, to wykorzystam. Niekoniecznie to musi być, ale najlepiej, żeby było to rozpinalne. Dlatego ja jeszcze wykorzystam dwie wsuwki. Do tego jeszcze może być wykorzystany jakiś wyłącznik. Coś ala typu jak tu macie. Coś takiego, żeby włączać i wyłączać światła. Ale ja niestety takiego wyłącznika nie mam. Niestety no nie mam skąd wziąć. Przez co no niestety nie będzie. Zrobię to na krótko. Ale w miejscu, w którym będę stykał kable, po prostu między jednym a drugim kabelkiem wepniecie sobie, puścicie kable do wyłącznika zapłonu i będzie na tyle, nie? Cóż. Tu macie już pokazane, jakie rzeczy wam są potrzebne. Ja to zrobię oczywiście wszystko na krótko. Wy sobie tam już odpowiednią długość kabla, kosteczki, wszystko sobie zrobicie, jak będziecie uważać. Oczywiście postępujemy wraz ze schematem, który macie teraz na ekranie. Czyli po prostu wszystko musicie podpiąć tak, jak jest pokazane na schemacie. Mi się wydaje, że tutaj nie widzę nic. No ja tutaj nie widzę nic skomplikowanego. Teoretycznie jak ktoś jest zielony z takiej roboty przy elektryce, może pewnie mieć jakieś tam problemy z rozumieniem ogólnie tego schematu. Ale ja wam tutaj wszystko pokażę teraz krok po kroku, jak to by podpinać. Czyli tak, wpinamy tu wsuweczki. W moim przypadku akurat żółty i biały kabel. Teraz musimy się tymi kablami, co wychodzą z silnika, tymi kablami wpiąć w regulator napięcia. W który sposób? Akurat w moim wypadku tutaj, jak mam kosteczkę z kablami, to widać kolory, w jakie ma być wpięte. Regulator jest w tym położeniu i musimy się wpiąć po przekątnej. Czy będzie tak jak tutaj biały na dole, a żółty u góry po przekątnej, czy będzie na odwrót, nie robi to żadnej różnicy, tak wam powiem. Trochę za krótkie kable wziąłem, kurczę. Niestety. I tu już mam dwa kabelki podłączone do regulatora napięcia. Następnie co? Podłączamy lampę. Co do lampy? W moim przypadku tu jest lampa LED-owa i tutaj jest bardzo istotne, by wiedzieć, który kabel to jest plus, który to jest minus, bo mianowicie jak podłączycie to na odwrót, czyli plus do minusa, minus do plusa, lampa się nie zaświeci.
Lampa się nie zaświeci. O, pokażę wam to na przykładzie baterii. Baterii, tu mam baterię 12-woltową. Baterię 12-woltową. Cóż. Na przykładzie tej baterii wam pokażę. Po tej stronie mam plus. Widzicie? Lampa nie świeci. Ale jak zamienię bieguny, widzicie? Lampa świeci. Czyli wiem, że w moim przypadku tutaj na przykład ten kabelek to jest plus, a drugi to jest minus. I dobra. I teraz minus podłączamy do minusa z regulatora napięcia. Według schematu to widzicie tam. I teraz jest najważniejsze, mianowicie jaki ja zrobiłem błąd, że nie chciało mi to kiedyś działać. Bo w moim wypadku podpiąłem plus lampy do plusa z regulatora napięcia. Działała lampa, owszem, ale było słabe ładowanie, nie było tego 14 i coś tam na akumulatorze, więc nie doładowywało akumulatora, a lampa świeciła. Po prostu świeciło i nie zdążyło jeszcze ładować akumulatora i się to wszystko rozładowywało. Mianowicie teraz tak. Gdzie podpiąć plus od lampy? Plus od lampy musimy podpiąć do pod żółty kabel, pod pin na wysokości plusa przy regulatorze napięcia. Po prostu jak macie plus na regulatorze napięcia, zobaczcie sobie na schemat, to po przeciwnej stronie na prawo, to znaczy na prawo od tego pinu trzeba się wpiąć w ten kabel. Elegancko. No i jak nie macie akumulatora, to teoretycznie plus możecie zaizolować, ale lub ogólnie możecie wymyślić, co tam jeszcze innego możecie stworzyć na... Według mnie bardzo jest dobrym rozwiązaniem, by zamontować jakiś akumulator do waszego pitbike'a, w szczególności jak macie jakiś odpalony na rozrusznik albo coś w tym stylu. To możecie zrobić ładowanie akumulatora albo jakieś inne rozwiązania, ewentualnie zrobić ładowarkę zewnętrzną, ale najlepiej mieć wtedy akumulator jakiś, choćby nawet malutki, coś takiego jak, zaraz wam pokażę, coś takiego jak na przykład tu mam taki malutki akumulatorek, ten ma ile? 10 amperogodzin? Nie, 4 amperogodziny, taki malutki akumulator gdzieś go tam gdzieś wcisnąć, zrobić gdzieś kieszeń na tego i jak już macie światła jakieś pitbike'u albo coś, no to bardzo dobre rozwiązanie zrobić taki akumulator, bo jak macie zgaszonego pita, no to możecie dalej świecić światłami. Wyłącznik zapłony najlepiej zrobić sobie kostkę między tym tutaj plusem, między tym pinem, o, ten kabel idzie tu, a plusem od świateł. Po prostu wypuszczacie sobie tutaj, na przykład lutujecie sobie w którymś miejscu, gdzie chcecie, na przykład tu gdzieś przy kostce albo coś, wpinacie się ogólnie kabelkiem i robicie kosteczkę gdzieś bliżej ogólnie tutaj przodu motorka, przedłużkę i dopiero pod to się wpinacie wyłącznikiem zapłonu. Wyłącznik zapłonu, kurde, wyłącznikiem, przełącznikiem. Przełącznik musi być na takiej zasadzie, że jak macie tą pozycję, jest rozłączony. Jak na przykład drugą pozycję, to macie załączone, nie? No, możecie wykorzystać do tego na przykład wyłącznik zapłonu, jak macie jakiś drugi, nie mówię o tym, tylko jak macie jakiś drugi wyłącznik zapłonu, to możecie go na przykład wykorzystać do takiego, do takiej sytuacji. Kurde, no ja nie mam za bardzo, no ja bym miał cokolwiek, to bym wam pokazał, jak to zrobić, ale... Jak żywcem będziecie chcieli, no to może się kupi kiedy i jeszcze raz wam dokładniej to pokażę, ale
No tu nie ma nic skomplikowanego. Po prostu dwa kabelki z silnika idą do regulatora napięcia. Widzicie? Idą do regulatora napięcia. No i ogólnie od regulatora napięcia pod plus, pod minus się podłączamy do lampy. Ewentualnie ten kabel jeszcze możemy gdzieś podłączyć się tutaj do instalacji. Widzicie? Ją też tu w instalację się wpiąć tym kablem minusowym. A plus z lampy wpinamy się pod ten tutaj w moim przypadku żółty kabel. No i teraz wystarczy odpalić. Nie będę odpalał tutaj w pomieszczeniu, zaraz go wyprowadzę wam i pokażę na zewnątrz, że to świeci. Lącinek jest wystawiony. O czym wam zapomniałem powiedzieć właśnie, kurde, najważniejszego sobie przypomniałem. Mianowicie musicie się wpiąć w instalację. Ogólnie musicie się wpiąć w minus, który wychodzi ze statora, w ten trzeci kabel. Ten minus ma być połączony z tym kablem minusowym. Tak jak na schemacie widzicie. No i tutaj się przytopione całe. Dobra, no cóż, palimy. No u mnie nie mam wyłącznika zapłonu, no ale tak jak mówiłem, możecie się gdzieś tutaj wpiąć. Palimy lącinka. Światło trochę mryga przy takich niskich obrotach. Wystarczy troszeczkę więcej gazu. No ale świeci. Jak widzicie, światła w waszym pitbajku bez akumulatora da się zrobić. Wszystko chodzi. Elegancko. Jeszcze sprawdzimy miernikiem. Na wolnym gazie 4 V, więc źle nie jest. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, wystarczy postępować według schematu, który wam przedstawiłem, i podpięcie tego nie jest trudne. No jak mówiłem, no ja popełniłem jeden poważny błąd, mianowicie zamiast wpiąć się plusem w ten kabel, ja się wpiąłem plusem w ten, no i przez to nie chciało mi to tak świecić, ja bym chciał. Czyli co, podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Będziemy dalej kombinować z lącinkiem, różne inne. Macie jakiś pomysł, chcecie coś wiedzieć, piszcie na dole w komentarzu. Ja się z wami żegnam, idę robić, bo roboty odpierona, więc do następnego, trzymajcie się, hej!